włączona Zaraszów, Kolonia i Zaraszów. Bardzo proszę. Piękne dziewczyny w biankach z makami, no prześliczne. Jest i chleb dożynkowy z napisem Zaraszów. Proszę, stańcie tutaj, pokażcie, jakie to jest śliczne. I starostowie niech podziwiają. Tak, to jest konkurencyjny chleb. Jest jeszcze jeden chleb dzisiaj. Jest i wieniec. Piękny wieniec przygotowany przez mieszkańców. Są i mieszkańcy. I to tak licznie. Jest pan sołtys, jest pani sołtys. Jest również pani radna, pani Ania Pawlas. Proszę, jak oni się wszyscy razem trzymają. I powiem szczerze, że mam trochę problem z tym Zaraszowem, bo u nich się tyle dzieje ostatnio, że ja nie nadążam opisywać tego w gazecie. Bo jak nie otwarcie kina, to impreza, to turniej rycerski, to zawody wędkarskie, no po prostu można oszaleć, co tam wyprawiają tam po sąsiedzku. Po prostu no, chcą chyba zostać drugą gminą. Także wielkie brawa, proszę Państwa, dla Zaraszowa. Niech pracują, jak tak lubią, to niech robią. Proszę bardzo, i oddaję głos dziewczętom. Jak macie na imię? Natalia Bakas, Lucja Rybak, Aleksandra Preissner, Aleksandra Łukasik. Dziewczyny będą śpiewać, mówić. Przynosimy je dziś, gospodarzu Tobie, w nich nasz trud zawarty i radość i zdrowie. Przyjm te kłosy złote wraz z gorącym sercem, które Ci dajemy z dożynkowym wieńcem. Przyjmij także bochen upieczony uczciwie, chleb ten gospodarzu podziel sprawiedliwie. Plony ziemi plon, gospodarza don, aby dobrze plonowało, pozdrowo pytało. Plonie ziemi plon, dożynkowy wieniec, złoto portki złóż, owoców rumieniec. Plonie ziemi plon, gospodarza don, bodaj zdrowo plonowało, że tak roczek doczekało. Pierwsza rolnika prawa w naszym kraju się opłaca, gdy wśród nas panuje zgoda, Bóg do pracy siły doda. Dla Zaraszowa i Kolonii Zaraszów. I oczywiście oddajemy głosy. Kupony są do wzięcia w namiocie promocyjnym Pychawy. A tak naprawdę pozostała już nam tylko jedna, ostatnia. Są to zdrapy. Bardzo proszę na scenę. Bardzo proszę o prezentację wieńca. Jesteście ostatni, bo macie nazwę na literkę Z. I to jest za karę. Ale jest pan sołtys. Nie gniewa się na nas, wiadomo, zostają te wrażenia ostatnie, zostają na najdłużej. Także bardzo proszę o pokazanie wieńca. Kto będzie przemawiał? Dziękujemy wszystkim mieszkańcom sołectwa Drapy za zebrane plony i za uzyskane zbiory w tym roku były bardzo obfite. Serdecznie dziękujemy również za głosowanie na nasz wieniec i dziękujemy wszystkim również. Do widzenia.
Dziękujemy gorąco. Bardzo prosimy o oddawanie głosów na sołectwo z Drapy, oczywiście na piękny wieniec. Wielkie brawa, proszę Państwa. Czy są z nami mieszkańcy z Drap tutaj? Są, podnoszą rękę w górę, są oczywiście, są przedstawiciele zapewne wszystkich 36 sołectw w gminie, a myślę, że najbardziej licznie będą się dzisiaj tutaj prezentować oczywiście mieszkańcy samej Bychawy jako główni organizatorzy tych dożynek.